Do wiszącej halasany dostajemy się z wiszącej świecy. Jak się dostać do wiszącej świecy, jest pokazane na oddzielnym filmie, który jest dostępny na tym kanale. Teraz prostujemy nogi w wiszącej świecy. To jest też forma wiszącej świecy. Zbliżamy stopy wyprostowanych nóg do siebie. Stawiamy dłonie na ścianie i zbliżamy stopy do siebie i zginamy nogi w kolanach. Odpychamy stopami, ustawiając biodra bardziej nad głową, w stronę głowy i zsuwamy jedną pętlę paska z tego biodra i bardziej jeszcze odpychamy stopami od ściany biodra. Później właśnie zsuwamy ten pasek i przekładamy pod stopami ten pasek, żeby szeroki pasek znalazł się z przodu ud. Po jednej odkładamy nogi nad głowę i umieszczamy szeroki pasek w okolicy kolan. Na udach w okolicy kolan. I podpieramy dłońmi plecy. I to już jest forma halasany wiszącej. Można też przełożyć ręce i podpierać uda przy kolanach. Jest to wygodniejsza forma halasany wiszącej, ale trzeba się ją nauczyć robić i odbierać benefity tej pozycji. Zauważmy, że ciężar stóp, który może być wzmocniony ciężarkami, prostuje, pomaga nam prostować nogi w kolanach i pomaga nam podnosić biodra wyżej, co jest jednym z podstawowych celów halasany. Teraz stawiamy dłonie na ścianie, zginamy nogi, stawiamy stopy na ścianie i opuszczamy biodra do podłogi. Mamy dbać, żeby nie uderzyć biodrami o ścianę. Stawiamy biodra bliżej ściany. Opuszczamy biodra do podłogi i już jesteśmy poza halasaną. Żeby z niej wyjść, trzeba zgiąć nogi i skręcić się na bok, co będzie pokazane w widoku z boku. Teraz będzie widok z boku. Czyli jesteśmy w wiszącej świecy, prostujemy nogi, do której się dostajemy, tak jak jest pokazane w odpowiednim filmie. Prostujemy nogi, przekładamy dłonie, ręce w stronę ściany. Opieramy się dłońmi i nogami przesuwamy biodra bardziej nad barki. W ten sposób luzuje się pasek i jest łatwiej teraz go zsunąć z jednego z bioder. Potem przekładamy pasek pod stopami i umieszczamy go z przodu. I na tym pasku opieramy uda przy kolanach. I to już jest świeca. Podpieramy się w plecy i prostujemy nogi. Można też trzymać dłonie w okolicy kolan, podpierając dłonie, podpierając dłońmi uda przy kolanach. Pomaga to w wyproście nóg, a ciężar nóg, ciężar stóp, który może być wzmocniony ciężarkami na stopach, pomaga nam podnosić biodra, co jest jednym z celów halasany. Jedną z podstawowych prac w halasanie. Można w tej pozycji przebywać 5, a nawet dłużej minut. Żeby wyjść, stawiamy dłonie na ścianę, zginamy nogi i ostrożnie zbliżamy biodra do ściany, opieramy jedną i drugą stopę na ścianie i powoli, prostując nogi, opuszczamy biodra. Musimy to zrobić bardzo delikatnie, żeby nie uderzyć biodrami w ścianę, ponieważ to jest bardzo niedobrze dla lędźwi. Prostujemy nogi, odkładamy pasek, żeby nam nie przeszkadzał przy wychodzeniu i zginamy nogi i przekręcamy się na bok.